no jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Jest ich dużo w Polsce, więc ten odsetek aktywnych samorządowców na dzisiejszym kongresie też bardzo duży. Za chwilę mamy swój własny panel Polskiego Stronnictwa Ludowego Pomysł na Samorząd. Tam będą i marszałkowie województw, i przewodnicząca Urszula Nowogórska właśnie z regionu Sądecczyzny, więc nie będzie brakowało osób z różnych poziomów. Wójtowie, burmistrzowie, starostowie, marszałkowie, czy wszystkie poziomy samorządu są tutaj przez PSL w dniu dzisiejszym i jutrzejszym reprezentowane. To jest bardzo dobre miejsce na spotkanie i na dyskusję o tym, co dalej z samorządem. Nie brakuje tych dyskusji, co dalej z ordynacją wyborczą. Mnie bardziej interesuje, co dalej z przekazywaniem kolejnych kompetencji. Niestety dzisiaj te tendencje są centralistyczne. Coraz więcej wraca rzeczy do Warszawy, odbierane są kompetencje z poziomu lokalnego. Moim zdaniem to jest zła polityka, trzeba ją zmienić, trzeba decentralizować państwo, wzmacniać już sołectwa. Nie tylko gminę, ale zacząć od sołectwa. Dzisiaj przedstawimy 5 głównych pomysłów na samorząd, takich o charakterze strukturalnym. Zdradzę je najpierw dla Sądeczań na info. Więc po pierwsze kontynuacja decentralizacji państwa, przekazywanie jak największych kompetencji i pieniędzy dla gmin, powiatów i województw. Likwidacja urzędu wojewódzkiego, urzędu wojewody. Nie jest potrzebny ten dualizm gospodarzy. Marszałek województwa jedynym gospodarzem w regionie. Podniesienie sejmiku do rangi parlamentu regionalnego, parlamentu wojewódzkiego z takim jeszcze mocniejszymi uprawnieniami. Kolejna rzecz to zamiana Senatu na Izbę Samorządową. Nie byłoby tych wszystkich rewolucji, gdyby w Senacie zasiadali samorządowcy, zarówno terytorialni, jak i zawodowi, bo przecież samorządność to nie tylko podział terytorialny i przekazywanie kompetencji, ale to też samorząd zawodowy, samorząd gospodarczy. To jest nasz postulat. Nowa ustawa o finansowaniu samorządu, bo widać, że po tych zmianach podatkowych, różnego rodzaju ulgach, samorząd traci kolejne wpływy. To jest kolejny pomysł i bardzo ważny moim zdaniem, rozmieszczanie urzędów centralnych nie tylko w Warszawie, ale właśnie w regionach, czyli decentralizacja nie tylko przez przekazywanie kompetencji, ale nic złego by się nie stało, gdyby Nowy Sącz był siedzibą na przykład dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie tylko powiatowej, ale ogólnopolskiej. Z regionu sądeckiego jest jeszcze najpopularniejszy chłop w Polsce, czyli Stanisław Pasoń. Kiedy, pamiętam, miałem kilkanaście lat, no jeszcze młody chłopak, zaczynałem dopiero aktywność w PSL-u, Forum Młodych Ludowców, dostaję wizytówkę i tam podpisany Stanisław Pasoń chłop. Myślę, o co chodzi. Dzisiaj to staje się powodem do dumy. 20 lat temu niewiele osób wiedziało, jak to czytać, jakąś fanaberię mogli to nazwać. Dzisiaj to jest taka tożsamość, regionalność, bardzo potrzebna. Co charakteryzuje samorządowców PSL-u? Że oni są zawsze blisko spraw swojej gminy, powiatu, województwa, swojej miejscowości. To jest chyba najlepsze określenie. Nie dzielmy tego na miasto i wieś, tylko mówmy o naszych miejscowościach, niezależnie od wielkości. I ta codzienna obecność tam, to jest ta siła PSL-u w terenie, siła w samorządowych wyborach. Chcemy zrobić wszystko, żeby powtórzyć dobry wynik w najbliższych. Potrzebny jest samorząd, który równoważy czasem takie zbyt kontrowersyjne decyzje rządu, czy takie autorytarne o charakterze właśnie centralistycznym. Silny samorząd to jest dobra odpowiedź na z różnego rodzaju zakusy władzy, które dzisiaj obserwujemy. Nie pytany jest pan o to setki razy, ale pomysł dwukadencyjności. Rzecz nie jest jeszcze przesądzona. Proszę powiedzieć, co pan o tym sądzi. Wydaje się, że jest przesądzona. Nie na papierze, ale w głowie polityka, który podejmuje najważniejsze decyzje, czyli Jarosława Kaczyńskiego, wielokrotnie o tym mówił, nie rzuca słów na wiatr, mówił to o tym prawie w każdym województwie, więc trzeba się na taki wariant przygotowywać. On oczywiście jest niezgodny z konstytucją, bo bierne prawo wyborcze, czyli prawo do oddania się do dyspozycji, do bycia do dyspozycji swoich wyborców, ograniczony ma tylko prezydent Rzeczpospolitej na mocy konstytucji. Nikt inny tego prawa nie ma ograniczonego. Żeby to zmienić, to trzeba zmienić najpierw konstytucję, a nie tylko ordynację wyborczą. Polacy dobrze wiedzą, kto jest dobrym gospodarzem i potrafią mu podziękować. Nie ograniczajmy prawa suwerena, bo to jest ograniczenie prawa suwerena do decydowania. Oczywiście, jeżeli jest coś złego, to jest instytucja referendum. Może ją trzeba wzmocnić i tą kontrolę w trakcie sprawowania kadencji wzmocnić w rękach obywateli. Ale nie poprzez blokowanie innych. Jak się nie potrafi wygrać wyborów, to szuka się takich sztuczek nie fair play.
i próbuje się zmieniać warunki gry. To nigdy nie pomaga. Naprawdę samorządowcy sobie z tym poradzą. Bo dobry wójt czy burmistrz wystartuje do sejmiku czy do Rady Powiatu i on wygra te wybory, bo jak ma 6 kadencji za sobą, to naprawdę ma i rozpoznawalność, i dokonanie. Ale czy mała ojczyzna na tym zyska? Wątpię.